Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3. Oto nasza postać. Oto nasza postać, staliśmy się Illithidem. Mag nekromanta, łupieżca umysłu. Psioniczni tyrani, łowcy niewolników i międzywymiarowi wędrowcy, żywiący się mózgami istot rozumnych. Większość należy do kolonii zbiorowej świadomości, której przewodzi mózg Nestor. Wszyscy zaś działają na rzecz realizacji wielkiego planu, marzenia o ponownym objęciu władzy nad imperiami w całym wieloświecie. Postać w łupieżce umysłu. I teraz tak, dostałem jeszcze jakąś kijankę. Teraz tak. Gdzie jest ta kijanka? Było otrzymano, ale już chyba ta kijanka jakby zniknęła, nie? To co mogę teraz zrobić? To chyba skorzystać z tych mocy wszystkich, co? Pochłoń intelekt wroga, zmniejszając jego inteligencję. Co się dzieje? Czemu nie mogę? Rozwinę z obszarów, aby... Co jest? Nie mogę już tutaj zrobić pełnej elity. Czyli co, mam wszystkie moce już? Nie mogę pewnych rzeczy robić? Nie wiem. Dziwne, że... By nie mogę tego. Nieważne, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie będę żałował. Co my tu mamy? Silny, skupiony wystrzał, uderzenie umysłu, głowica czarna... Dobra, co? Portal do wysokiego. Pogadajmy jeszcze z posępnym. To chyba koniec. Ja na pewno z radością więcej tego nie ujrzę. Miałeś wybór i zabrałeś mi mojego księcia. Odebrałeś mi go jego ludziowi. Odebrałeś nam wolność. Tak naprawdę powinnam odciąć ci po kolei wszystkie kończyny i patrzeć, jakby krwawiasz się w akompaniamencie własnego krzyku. Ale złożyłem obietnicę. Zabijemy nefryjski mózg i zakończymy wielki plan Illithidów. Potem zdecyduję, dokąd powinna prowadzić mnie moja ścieżka. Nie mogę rozmawiać, kiedy mamy miasto do uratowania. Przynajmniej tego kawałki, które warto ratować. Dobra, chodźmy. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Opuszczamy strefę astralną, zobaczymy. Jakby, może opcja uratowania Orfeusza byłaby lepsza, taka wiecie, ale... Nasza postać była dość ciekawa. Ciekawska zawsze, ciągnęło ją w stronę takiej mocy mimo wszystko. Wow. Skąd ten smok? Gitianki! A, to jest ten smok co Vossa. No tak. Jest ich więcej. Kupcie, nie pozwól, by ten chaos cię pochłonął. Górne miasto, gdzie mam się udać? Chyba do mózgu trzeba iść. Cesarz jest ze mną. Można to zrobić albo ukradkiem, albo... Aha. Plugawy stworzę, mój książę nie żyje. Jego śmiertelny krzyk słyszano w całej sferze astralnej. Nasza przyszłość leży w gruzach. Odebrałeś mi wszystko, Illithidzie. Będziesz za to cierpieć. To ja, Dale, musisz mi wierzyć. 25. Może się udać. 4, 4 i tu. Zobaczymy. Mamy. To prawda. Nie jestem niewolnicą, Vossie. Moja ofiara była konieczna, by zniweczyć wielki plan. Powiedzmy, że ci zaufam. Powiedzmy, że rozpoznaję ten głos. To nie zmienia faktu, że zabiłeś prawowitego dziedzica Gif, który miał nas wyzwolić. Skazałeś nas na niewolę. To niewybaczalne. Proszę bardzo, zabij mnie. Dzięki temu nefryjski mózg zrealizuje swój plan. Orfeusz oszalał, zaatakował mnie. Nie, nie. Nie będziemy kłamać.
Może się uda. 18. Może być 12 z tego, tylko tu musi być max wszędzie. Mamy max. O kurde, ale mi testy wychodzą. Matko Gif, usłysz mnie. A czemu ja bym nie mógł pokazać Blackie? Czas zwalnia, gdy was przygląda ci się badawczo. W jego oczach widzisz, jak przeszłość i przyszłość ludu ścierają się ze sobą, gdy próbuje zrozumieć, która droga jest właściwa. Właściwa. Brzemię odpowiedzialności wyraźnie mu ciąży. Wróg mojego wroga nie jest moim przyjacielem, ale... Nie mogę pozwolić, żeby Imperium Geichów podbiło sferę astralną. Oszczędzę cię. Co więcej, pomogę ci. Ale gdy mózg szczęśnie, nasz sojusz się zakończy. Gdy opadnie bitewny kurz, nie tylko Blackie będzie na ciebie polować. Dziękuję ci, Vosie. Nie chcę twojej dzięczności. Teraz ruszaj. Będę czekał w pogotowiu. Twoi sojusznicy poprzysięgli cię wspierać. Możesz wewnątrz ich za pomocą przycisku. Okej. Okay. Gdzie jest ten przycisk? To jest przycisk. Okolita absolutu. Podwójne drzwi są tu. Tu mamy kupców? Marniej. Damon. Straciliśmy już wielu towarzyszy i przyjaciół. Nim ten dzień dobiegnie końca, stracimy kolejnych. Ale nawet gdy ostatni obrońca padnie, Wrota Baldura przetrwają, bo Wrota Baldura to coś więcej niż miasto. To więcej niż szansa dla tych, którzy mają smykałkę do interesów. Więcej niż bezpieczne schronienie dla zagubionych. Więcej niż dom dla przyjaciół, bliskich i niespokojnych duchów. Wrota Baldura to miejsce, w którym każdy może znaleźć to, czego szuka, jeśli tylko jest gotowy o to walczyć. Dziś Wrota Baldura nie potrzebują. Nas potrzebują. Dziś walczymy za... O kurde. Spóźniłeś się. To o tej osobie była mowa? Zgadza się. Oto obrońca, na którego czekaliśmy. Ten, który ocali Wrota Baldura przed zniszczeniem. Pięść przygląda ci się podejrzliwie. Nie spodziewał się, że wybawcą wrot będzie łupieżca umysłu. Wygląd może się zmienić, ale nie przesłoni tego, kto się za nim kryje. Rozpoznaję cię. Patrzcie, kto mu towarzyszy, przyjaciele. Ten łupieżca umysłu stanie u boku waszego, ocali wasze miasto i żywoty. Podejrzliwość pięści przechodzi w zaciekawienie. Jego wrogość topnieje, gdy dostrzega, że za tymi oczami kryje się coś więcej niż złe zamiary. Rozkazuj mi, łupieżca umysłu. I nie tylko mnie. Nigdy nie myślałem, że będę walczyć u boku łupieżcy umysłu, ale będę walczył o twego boku, magią. Lepiej radzę sobie z wykuwaniem stali niż z władaniem nią, za to twój opancerzony i tymi kszturami przyjaciel rwie się do boju. Wow! Ho, 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 zgromadziłam najlepszych wojowników w szeregach płomiennej pięści. Będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi. Światło księżycowej panny jest tarczą w mrocznych chwilach. Dziś to ja nim władam. A ja dzierżę jej miecz. Całą swoją siłę i wszelkie umiejętności oddaję do twojej dyspozycji. Sprawię, że miasto znów będzie ze mnie dumne. Nieco ulepszyłem magiczne artylerię. Wydaj tylko rozkaz, a na niebo spadnie łeb na tym, którzy staną ci na drodze. Po bajzul w świątyni Bala mam ochotę rozwalić parę łbów. Straż miejska na pewno mi w tym pomoże. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, co mam do zaoferowania łupieżce umysłu, ale mam nadzieję, że moje słowa zachęty i otuchy wzmocnią twoją... determinację. To była druga i ciężka podróż, ale staję znowu z tobą jako piekielny jeździec. Jeśli przyjdzie mi dziś zginąć, umrę z dumą.
Moi mroczni podwładni są na twoje rozkazy. Łączy nas wspólny cel. O, tego się nie spodziewałem. Cała potęga ziemi, którą uleczyliśmy, przepływa przeze mnie. Podzielę się nią z tobą, nieważne jaką postać przybierzesz. Służka natury czeka na twoje słowo. Cieszę się, że z nami jesteś. Mało brakowało, a byłoby już za późno. Powietrzu wisi ciężka atmosfera wyczekiwania. Wszyscy patrzą na ciebie. Oczekują przemowy, która poruszy ich serca i wleje ich w żyły ogień przed zbliżającą się bitwą. Co takiego powie upierzca umysłu, co mogłoby dodać im odwagi w obliczu bitwy? Po co w ogóle mówić? Przeniknij do ich umysłu i podsycaj taką motywacją, jaką w nich znajdziesz. Nasza wolność zależy od was. Walczcie ze wszystkich sił. Walczymy, żeby pokonać nefryjski mózg. Walczymy, aby przejąć tę kontrolę nad koroną. Idziemy po krew, śmierć i rzeź, by stanąć, stworzyć, stoczyć piękną walkę. Nie. Nasza wolność zależy od was. Nie. Po co mówić? W taki sposób to zrobię. No, udało się. Przygotowujemy się. Będziemy gotowi na twoje wezwanie. Niech łaska Baldurana będzie z tobą. Czujesz nutkę rozbawienia w myślach cesarza, gdyby tylko znali prawdę. Wiecie, co mi się podoba w tym zakończeniu? Że zarówno ja, bohater obecny, cesarz, wcześniej założył miasto, jest łupieżcą umysłu. Teraz ja, bohater, jestem łupieżcą umysłu. Dost thou need my services? Yep. Nawet ja byłem zaskoczony tym, jak mikstury przypadły sobodźwiedziowi do gustu. Spójrz tylko na niego, co za wspaniałe stworzonko. No właściwie, że to już nie stworzonko. Myślałem, że mogę z tobą handlować, ale nie. Idziemy. Tak? W którym kierunku? Te drzwi się otwarły, więc tu chyba idziemy. Tak? Tu. Tutaj. Te drzwi się otwarły, okej. Smoki nad nami, uważajcie na głowę. Cywile. Regeneracja. Wow. Biegniesz w złą stronę. To tak strasz... Biegniesz w złą stronę. Łupiesz to umysłu, łupiesz to umysłu. To koniec. W jego słowach słychać niewielką iskierkę nadziei, która jednak po chwili gaśnie, przytłoczona strachem. Kurde. Ostatnia prosta, potem już czysto. Ale ja... Okej. Myślałem, że uda się ich przekonać. Dziedziniec Wysokiego Dworu. Bitwa rozpoczęta. Inkwizytorka Absolutu jest na górze. Jestem w stanie się tam dostać. Tamtędy by było, to nie. Goblini Tropiciel. Nexcie sobie tam wejdziesz. Walczę dla niej. Urok. Zauroczona. Teraz w cesarza. Skrzydlaty koszmar. Wezwanie posiłków. O, to ciekawe. Dezintegracja. Odporność tutaj. Dezintegracja mogłaby go pokonać. To mało punktów ruchu. Używajmy naszych nowych mocy, co?
O, teraz. Wow. Dobra. Silny, skupiony wystrzał. No dobra. Powiem wam, że te moce sporo dały. O, co jest? Halo. O. Siema. Mag adept absolutu. Obalenie w zwarciu. Go. Źle zrobiłem, bo gdybym miał... O, on przeżył. Reakcja, bo tę reakcja zabije. Właśnie o to chodzi. Tutaj trzeba by było... Co, oni odchodzą? No, oni sobie chyba odchodzą. Cesarz. Kostur cesarza. Przeżył. Dołącz do nas. Odporność. Jeszcze się podpalił. Fanatyk absolutu. Na następne. Uchybienie, dobra. Astarion. Go, załatw tego. Załatwiony. A tu jeszcze jest jeden. To zapomniałem o tym. Klaty koszmar jeszcze jest. Który dalej wzywa posiłki. No i biegną. Biegną te posiłki. Sporo ich biegnie. Ja też mógłbym pewnie wezwać. Ale póki nie potrzebuję... Spektator. W porządku. Do widzenia, kolejny. Okej. To on jakiś... Czy on zamknął bramę? Chyba tak. On chyba przybiegł, żeby zamknąć bramę, w związku z czym moje posiłki mogą nie przyjść, co? Mi się wydaje. Zamknął bramę, no. O, co ja zrobiłem? Teraz tak. Dobra. I cesarz. Tak, tutaj mamy ekipę. Tam jest jeszcze spektator, tam jest spora ekipa też. Uderzenie umysłu. Czarne macki, Ewarda. Tylko prowokuje strzał okazyjny. Zrobiłem? Zostałem tym strzałem. Teraz.
te macki zadziałały. I fajnie, bo one je zamkną ich w tym. Macki zamkną ich w mojej, a moim tym, umiejętnościach. Strzała z guby smoków, no takiego cel musi być smokiem. Okej. Okay. Dobra, ja jednak chcę tutaj być. Jednak wbiegnę na górę, bo to się przyda. I teoretycznie jak otworzę pewnie okno, znaczy okno ten, to mógłbym wzywać posiłki, nie? Dobra, co oni tam robią? Idzie. I chyba będę musiał wezwać zaraz te posiłki. Reakcja. Chybienie krytyczne. O! Fajnie, że podbiegł. Jeszcze szybko, czy ile tego? Mhm. Raz, dwa, trzy. Coś takiego. Mhm. Uciszenie? Koncentracja przerwana, szkoda. Zauroczenie. Powinien wypić sobie zaklęcie, ale mam... Trzeba zguby humanoidów. Ta jest silna, ta inkwizytorka. Dobra. Teraz pytanie, obalenie w zwarciu. No kurde, gdybym od razu użył obalenia, to by zginęła już. Tu są macki, które je... nie może lecieć przez te macki, nie może lecieć. Tajemniczy płyn tam był. O, ty! Kolejne lecą. Lewitacja. Dobra, muszę wezwać sojuszników. Ładnie. A może nie muszę? Może gdybym nie grał... Wiecie co, gdybym nie grał właśnie tym, to pewnie bym musiał wezwać sojuszników. Teraz przeszywający strzał, wstrząsające uderzenie. Tak. Naprawdę tylko tyle? Twoja ofiara w jej imię. Odparcie promień strachu. No nie bardzo moja postać się czymś boi, czegoś boi. Osłabienie. Przyporządkuj się w jej, podporządkuj się w jej imię. Dobra, jeszcze już kończę ich, więc nie będę przyzywał posiłków. Może będzie jeszcze trudniejsza walka. Mi się wydaje, że może być. Który to jest ten main flayer? Teraz tak, teraz ten. Lewitacja i na górę, na górę. Dwa muszczki. O, tamte też wlazły. Te tam płoną trochę. O, fajnie, obok siebie stoją, świetnie. Trafienie krytyczne, tego się nie spodziewałem. A, co powiesz na ugryzienie, łupieżcy? Wizytor absolutu. Dobra, mi prawie HP nie schodzi, nie? To jest ciekawe. Teraz ten. Przeszywające zimno. O, ty. Lejzel by się tutaj jednak... O, okej. Okay. Przyda jednak.
Mi się wydaje, bo tam w sumie spektator też byłby do zaatakowania, ale... Atak, obalenie... Ty, nie mogę obalić? Aha, bo byłem... Dobra, wstrząsające uderzenie w takim razie. Dobra, teraz będę mógł obalić. Nie, kość przewagi, za mało zasobów, no tak. Coś takiego. Ten sobie leci. Dla tylko koszmar jeszcze kawałek. I niedługo zginę. Cios tarczą go załat... Nie trafiłem. Lewitacja i gin. Nie, krok jeszcze, no. Ogłuszył mi tutaj. Dobra. Celny cios. Mocne uderzenie. Dobrze. Wychowi strażnicy, boskie uderzenie. W porządku. Czekajcie, bo mi tutaj muszę wyłączyć. Bo mi tu plumka coś. Dobra. O, znowu wleciał. Urok. Jest zauroczony spektator, to jest ciekawe. Nie bardzo wie, co zrobić. Mhm. O, ty. Ale przerwał koncentrację, przerwał. Myślałem, że nie da rady. Tutaj. Teraz pytanko. Nie, przeżyło. Dobrze, i teraz tak. Upierz co umysłu, ile masz HP? 18, a to jest 3-30, no to tym. Dobra, oberwał. To coś tu... Coś mi tu leciało, ale nie. No, tu widzę. Nie musiał. Naprawdę aż tyle? Dobra, lecę tam. Siemaneczko. Poczekam sobie na swoją turę. Co? Nie ugięcie. Odparcie, że swoich nie trafił. To jest ciekawe. Ogłuszenie, płonięcie. Tu jest lewitacja. O, teraz do Lazel przyszli. Oddaj Lazel. Nie odda. Chybienie. No, nice. Jest spoko z tymi chybieniami. Dobra, ładuj tam. Granitowa łapka. Finiszna reakcja. Mhm, został. Pętające uderzenie. Ja mogę latać. Zapomniałem, że ja mogę teraz latać. A jak mogę latać, to mogę naprawdę fajne rzeczy robić. Nie, naprawdę mam potężną postać teraz. Czy ja trafiłem sam w siebie? Ja chyba trafiłem sam w siebie przez pomyłkę. Dobra. Dobra. Urok.
Odparność. Odporność. Dobra, lewitacja. Teraz tak, podleczymy na pewno. Leczonko. Trochę coś tam zawsze. Uleczenie. No, dajmy. Świetnie. Też podlecimy sobie tam. Mogłem zwyczajnym tem. Ty trafisz tam gdzieś? Nie. Jest ogłuszony. Lecimy tutaj. Ale fajna walka. Było blisko. Z pewnością co? Z pewnością spotkamy kolejnych. O właśnie, skoro spotkamy kolejnych, to git. Bo to znaczy, że... Chodźmy na razie wszyscy tam. Wszyscy tutaj. Skoro spotkamy kolejnych, to znaczy, że... Przyda się jeszcze. Mózg pamięci w swoju. O! Czy to jest coś, co ja mogę zeżreć? Aha, nie. Tyle. Martwy wartownik. Nie mogę odpocząć. Kapeczkiem jest tak średnio, bym powiedział. Posępne. Dobra, gdzie ja jestem? Tutaj jest co? Dotrzyj do nefryjskiego mózgu. Dobra, tu wezwiemy sojuszników po prostu. Najwyżej. Chociaż wiecie co? Myślę, że to już jest ten moment, w którym wejdę posępne. To jest posępne. Boska interwencja. No i pięknie. Jesteśmy gotowi. Rejestr sądowy. Pień mózgów. Musimy się udać bliżej, tak? Czy tędy mogę? Nie. To nie jest dobre miejsce. Musimy się dostać wyżej. Dobra. Co tu się... Wow. Zmierz się z mózgiem Nestorem, ale mnie wywaliło gdzieś daleko. Aha, widzę, będzie strzelane. Muszę się dostać do mózgu i to już, no to lit. Lecisz, tak, lecisz. Słyszałem, że tu będziemy otrzymywać obrażenia, nie? Wzywająca bala. Dobra. Może ja otworzę wytrychem, może mi się uda. Jeśli tak, to mamy... Nie, musi być to Astarion. Czekamy. Ewentualnie mógłbym te drzwi spróbować zniszczyć. Tutaj jeszcze wyżej się dostajemy, tak? Jeszcze wyżej. Pazury. Ktoś pazurami w ścianę bije. Nie, ale coś tam zadało w tej ścianie. Ciężkie dobowe drzwi. W sensie nie ścianie, tylko drzwiom.
Tutaj oberwiemy. Okej, okay. Wow, dobrze, nie wpadasz tam. No to chyba 1000 HP. Ciekawe, czy zniszczymy to. Posiłki łupieżców umysłu. Poza mazi. Powysadzali się tam, patrzcie. Patrz, jak leci naokoło. Ogłuszenie, niedobrze. Bo się nie ruszę przez to ogłuszenie. No ty. Co jest z tymi chybieniami? Tutaj lecimy z tym. Jest powalony. Raz. Dwa. Piękna sprawa. Teraz tak. Astarion. Nie może się ruszyć. Aha, bo no tak. Poczekamy chwilę. O, tam za to biegną. Patrzcie na tych. Tego się nie spodziewałem. A to rzucę za sobą plagę. A to już staną. Część osoby oberwie teraz. Tu pazurami widzę. Jest cały czas bite. No, podbiegaj, podbiegaj, podbiegaj. Świetnie. Bo będzie kabum. Też podejdź. I kolejne wystrzały. Ty, ktoś mówił, że ja mogę zrobić ten. Że ja mogę sam zrobić wystrzał. Ty, spróbuję to zrobić. Przecież ja podobno miałem... Jest otwarte, świetnie. Tak. Lecisz dalej. Raz. Dwa. Trzy. Tutaj też lecimy dalej. Prowokuje atak okazyjny, dobra. Cesarz może. Cesarz nie ma swojej tury? Później będzie miał, dobra. Lejzel. Dobra, ile to ma HP? 21. Tarczą. I tak uciekaj. Dobra, ci uciekamy. Teraz tak, spróbujemy to wsparcie jeszcze przywołać. Lecę tutaj. Użyj magii kamienia, by przejąć kontrolę nad koroną Kresusa i zdominować neferyński mózg. Pochłoń zgromadzoną życiową esencję, aby rzucić dowolny czarny komentyczny bez zużywania. A, bo ja mam pamiętam o tym. Życiową esencję pozbierałem. No tak. Dobra. Ty to przeżył? Tej żrącej Brei? Koncentrację przerwał tej. Kolejny wystrzał.
I tu niestety posępne. No, muszę jej pomóc. Tylko że ona leży, wstanie i znowu będzie coś, tak? No, Boże. To jak jest z posiłkami? Świat władcy... Wezmi hordę nieumarłych, którzy zaleją fragment pola bitwy. Po żogach Kifraki, nakaż czerwonemu smokowi. Ściany ognia, ognista burza Rolana. Wow, dobra, trzeba będzie tego używać. Koniecznie. Pomoc to nie zadziała. Czy po prostu to przeżyła? Czyliczna reakcja. Wartownik? Naprawdę chybił wartownik? Jestem tu. Teraz macie tak. Jesteście ogłuszeni, większość tak. Dobiję to, co teraz wybuchnie im zada obrażenia. Dokładnie. O, ogłuszenie znowu. Będą, to ogłuszenie są najgorsze tutaj. Jak w mojej podrodze, nie? Nie wiem, czy po prostu nie powinienem odpalić mikstur speedu i przebiec to, ale no i raczej tak powinno być, tylko że oni mnie ciągle będą ogłuszać. Wow, ile Lazel oberwała. Że jest niepodatność na płonięcie i... Lazel leży. W porządku. O, kolejni. Ruszyć się i zamknąć te drzwi. Lot. Przeżyj to, przeżyj to. Wow! A to wróg. Dobra, wroga odrzuciła. Git. Teraz tak. 70 uzdrowienia. Da się zamknąć? Nie. Szkoda. Postać mgły. Będziemy latać w postaci mgły później, tak? Tak. Lata nóg. Tu.
stand in my way. Tutaj. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!